Witam Państwa. Przedstawiam dzisiaj znowu po raz kolejny znaną już Państwu Agnieszkę Malczewską-Błaszczyk. Witam. I dzisiaj będziemy rozmawiali na bardzo interesujący temat, myślę, że interesujący dla Państwa. Mianowicie chcemy powiedzieć, jak to się widzi od strony, powiedzmy, uzdrowiciela robienie jakichś tam zabiegów. Jak my to widzimy od naszej strony, bo Państwo mają jakieś tam swoje wrażenia, jak my to widzimy od naszej strony? Mi się wydaje, że to może być interesujące, bo nawet są takie pytania. A jak to jest? Jak się to widzi? Jak ty to widzisz? No tak, i to jest bardzo zaawansowane pytanie, ponieważ też u mnie każda sesja wygląda troszeczkę inaczej i w zależności od tego, co tam się na tej sesji dzieje, no to też różnie widać. I oczywiście wiadomo, że jest też powtarzalność pewnych zjawisk, kwestii. I tutaj na przykład możemy powiedzieć, że no właśnie, bo tutaj widzimy różne rzeczy. Już zaczniemy od tego, że widzimy obrazy różnego rodzaju. I tutaj widzimy chociażby w formie obrazów, zacznę od tych może najciekawszych dla naszych widzów, wcieleniowe. I to mogą być albo jakieś fragmenty obrazów, albo nawet całe przewijające się wcielenia. No i tu też by zadał pytanie ktoś, po co to jest? No chociażby po to, żeby wychwycić pewien wzorzec, który potem możemy zlikwidować i on się bardzo fajnie pokazuje. No nie wiem, czy ty tak też masz właśnie? Tak. Jak zaglądam do umysłu, najczęściej właśnie do umysłu, bo gdzieś tam wyżej to już tego nie ma, ale jak do umysłu, to widzę, jaki jest główny problem w tym umyśle i wtedy następna czynność to jest wejście jeszcze głębiej z pytaniem, skąd się ten problem wziął. I wówczas pokazują się rzeczy, na przykład dzieciństwo się pokazuje. Bardzo często, jeśli chodzi o umysł, to jest dzieciństwo. Żeby zobaczyć wcielenia, to trzeba wejść, że tak powiem, wyżej. Czyli trzeba wejść na piątą gęstość, tam są ukryte wcielenia. No ale jeżeli to się pokaże, że ten problem jest dalej niż w dzieciństwie, to wówczas się wchodzi na piątą gęstość i tam widać wcielenia. No, ale tych wcieleń też się nie widzi tak, że się film, przynajmniej ja tego tak nie widzę, że się film wyświetla. Film się wyświetla rzadko, ale się też zdarzają takie, no to wszystko zależy, to zależy od wielu czynników. Bo ludzie tak myślą, że zobaczyć wcielenie, to zobaczyć film, co się działo w tym czasie. A to kompletnie nie o to chodzi. Dokładnie. Żeby zobaczyć, co się działo, trzeba zobaczyć, skąd się wziął problem danego człowieka, a cała reszta się nie liczy. Te okoliczności, gdzie to było, kiedy to było, kim się było, to jest wszystko nieważne. Tylko ważne te jest, emocje, tak. Te emocje, które wtedy występują, powtarzalne przeżywanie, zachowań. Powiedzmy emocje to... Znaczy właśnie o to mi chodzi, że emocje w sensie te odczucia, które potem wytwarzają ten wzorzec, który my tu likwidujemy. O, właśnie w tym ujęciu. Tak. No to jeśli chodzi o wcielenia, bo też, no tak. też są inne sprawy. No właśnie. Bo to nie... Owszem, całe mnóstwo... czynników pośrednich, tak. Bo to jest tak, że my oprócz, no bo tak, tutaj jest wiele, wiele kwestii, które na nas wpływa i przykładowo możemy to widzieć, te zakłócenia, które są w naszym biopolu, niektórzy mówią polu morficznym, bo tu się kłania już medycyna wibracyjna, medycyna kwantowa, już tak powiemy, żeby tutaj... mów przy mnie kwantowa. No właśnie, tak, to powiem hiperfizyka, tak, no bo tutaj jest najfajniej wytłumaczone. To pojęcie kwantowe, wszystko się do tego wrzuca, ja nazywam to śmietnikiem niewiedzy. No tak, ale jak nie powiemy tej nazwy, no to znowu ktoś nie będzie wiedział, o co chodzi. No dobrze. Bo niektórzy... No zobacz, a ja jeszcze tutaj tak napomknę do innej kwestii, która mnie znowu irytuje, że na przykład gdzieś ktoś pisze, czytam z kronik Akaszy. No okej, no to jeżeli ktoś widzi wcielenia, no to jest oczywiste, że on, że tak powiem, musi mieć tam wgląd, tak? I to jest żadna nowość, tak? No ale to może dla nas. No ale dobrze, ja już się tu nie do nomenklatury nie wtrącam, wróćmy tutaj do tematu, czyli te różne kwestie, które my widzimy w biopolu.
czyli w formie, no powiedzmy, że te zakłócenia, które są. Ja na przykład widzę w formie, no i tu się znowu zaczyna, że albo jeżeli to jest wcieleniowe, to najczęściej to jest na przykład jakaś wbita strzała, wbita siekiera, widzę to uszkodzenie i jestem w stanie jakby tutaj dociec, czy to jest bardziej jeszcze wcieleniowe, bo to jest też ciekawa sprawa, czy jakby z tu i teraz i na przykład jest coś w formie sznurka, w formie jakiegoś metalu i potem jak się to coś usuwa z tej przestrzeni, to ból mija, bo już tak przykładowo mogę podać, żeby było wiadomo, o co chodzi. I jeszcze są inne kwestie, ale nie wiem jak u Ciebie, to tutaj już oddaję głos. Ja może powiem, jak się w ogóle, jak umysł reaguje na takie rzeczy, bo się mówi oczyszczanie. Właśnie. Też nie lubię tego określenia, ale tutaj jest rzeczywiście w tym no, jakaś tam prawda, dlatego że te traumy zostawiają, i nie tylko traumy, przeżycia zostawiają ślad w umyśle najpierw, to jest rzeczywista materia. Rzeczywista materia, niskie wibracje w postaci czegoś takiego jak taka mazia. I ona, tak, ona zatyka umysł i ona po prostu produkuje te niskie wibracje. Ona jest tym. No więc to trzeba po prostu nieomalże fizycznie usunąć. Tyle, że samo usunięcie tego, to tylko daje doraźny skutek. Trzeba usunąć przyczynę tego. No i tutaj trzeba sięgnąć do przyczyny. Ja to zawsze robię. Samo takie oczyszczanie naprawdę nic nie daje, bo to za chwilę wróci. Dlatego, że to jest przez coś produkowane. To, przez co to jest produkowane, to jest jakiś program. To jest jakaś, no powiedzmy, emocja, bo jeśli chodzi o umysł, to emocja. I to się cały czas tam dzieje i cały czas to produkuje. Więc to trzeba usunąć przyczynę tego. Samo oczyszczanie naprawdę nic nie daje. Znaczy samo oczyszczanie na krótko, tak. I dlatego trzeba to często wykonywać. Natomiast tak jak właśnie to już ta przyczyna, ja to nazywam właśnie wzorcem i faktycznie nie wspomniałam o najważniejszej rzeczy, no bo tak w sumie no już dla nas dużo rzeczy jest gdzieś tam oczywiste, no więc tutaj nie wytłumaczyłam. Ale faktycznie to, co zawsze mówimy, że te wzorce często pojawiają się na początku w naszym biopolu. A potem już wchodzą w ciało. Jeżeli to już wejdzie w ciało, no to już jest albo jakaś choroba, albo ból fizyczny. I właśnie one dla nas jakby są widoczne w troszeczkę różnych postaciach. Tak jak właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałam. I co ciekawe, to jak właśnie o tej mazi, to też czasem ta maść potem przybiera formy takie bardziej złożone. I potem jest na przykład to, że ja powiedzmy komuś usuwam ten kawałek metalu, czy tam coś innego, który widzę na przestrzeni, tak można to ująć. I nagle ta osoba na przykład się wyprostowuje, mówię, kurczę, jak to tak? Mogę normalnie, albo mogę normalnie oddychać. I to jest jakby właśnie ten czynnik tutaj. Ale to też się pojawiło tam, bo nagle, bo tak jak się cofamy tutaj, no to było obok. Obok się pojawiło z emocji, z tego wzorca, z tej przyczyny pierwotnej, która może być albo w tym wcieleniu. I albo to jest tak, jak właśnie tam zauważamy od nas samych, no albo powiedzmy z przestrzeni, z którą się zetknęliśmy i która z nami zarezonowała. Tak? Bo tutaj tak. To jest ta druga kwestia ważna też. Tak, także trzeba sprawę zbadać dosyć szeroko. No i co jeszcze tu jest istotne? Ten, kto ten zabieg robi, przynajmniej z mojego punktu widzenia tak jest, ja się staram to tego tak nie robić właśnie, że po prostu sobie usunę i dziękuję. Sens tego wszystkiego jest wtedy, kiedy ta osoba, ten klient zobaczy to w swojej świadomości i sam to zrobi. Sam przestawi swoje własne programy. Dlatego się drąży, bo ja sobie to oglądam i od razu widzę, co jest grane. Ale nie mówię tego.
No, chociaż czasem Tak. ktoś potrzebuje. Ja też często nie mówię, ale czasem jest tak, że właśnie ktoś potrzebuje, ale wtedy się też czuję, że wtedy się mówi, no i tak łatwiej się też pracuje, bo tej osobie łatwiej sobie skojarzyć, czy no wie, to wszystko zależy od osoby. Tak, 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 ale generalnie staram się nie sugerować, Tak. żeby to nie było moje, że tak powiem, widzenie. No jak już jest naprawdę skrajnie trudno, to wtedy coś tam podrzucę, ale staram się nie sugerować, tylko zadaję odpowiednie pytania i po tych pytaniach, wiesz, czy psychoanaliza. I po tych pytaniach człowiek dociera. Jak to się mówi, trzy razy dlaczego, przynajmniej trzy razy. Że dlaczego to, skąd ci się to wzięło, coś się pokaże, a skąd to się wzięło, coś się pokaże, a skąd to się wzięło i tak dalej, aż w końcu dochodzi do tego bazowego problemu. A ten bazowy problem jest zwykle taki dosyć prosty i tych bazowych problemów wcale nie ma aż tak dużo. Prawda. No, ale sama ta osoba by często do tego nie doszła. Tak, tak, tak. Bo no właśnie. I wówczas jest praca ze świadomością. Musi sobie zdać sprawę z tego, co to jest, dlaczego to tak jest, że to jest na przykład głupie. Tak. To jest po prostu zwykłe przekonanie, zupełnie bez sensu. A tych przekonań i stereotypów mamy mnóstwo, bo ciągle nam to ktoś wrzuca od urodzenia. Tak mówię, socjalizacja wtórna i pierwotna, tak? Tak, w sensie tej od tak, urodzenia to tak, pierwotna, a tak, wtórna to tak. jest to wszystko, co nam jeszcze otoczenie wrzuca. I stąd my sobie też sami stwarzamy bardzo często różnego rodzaju bariery i potem jak sobie uświadamiamy właśnie podczas takiej rozmowy, no to niespodzianka. No ile razy tak, tak ludzie, o, ale faktycznie, ale to głupie. Albo jakieś takie niewielkie zdarzenie, no, które się komuś wydawało błahe czy banalne, albo coś, czego totalnie właśnie nie pamiętał z dzieciństwa, to potem się okazuje, że to jest ten warunkujący ból w jakiejś tam właśnie części ciała, tak? I to są, no to jest szok. Tak. Ja kiedyś miałam, no bardzo dawno temu, taki przypadek, to już takie krańcowe, że osoba nie miała zaufania do ludzi, bo jej kiedyś mama zabrała lalkę. Takie rzeczy decydują często o całym życiu. To jest po prostu niesamowite. I dlatego w zasadzie ja też zaczynam od tego, jakby to powiedzieć, czasu, tego wcielenia i po prostu się cofamy coraz dalej. Natomiast z czasem jest tak, że faktycznie przyczyna wychodzi jeszcze dalej. Tak. Ale to są takie proste sprawy. Tak, no. Ale są bardziej skomplikowane. Dokładnie. Głębsze. Na samej przestrzeni, na strefie nulifikacji. Czy na przykład ogromne dziury w umyśle, poszarpane fraktale. I to też da się połatać. No bo wiesz, oczyszczenie to jest, no oczyszczenie, no wywalenie tego szlamu i... No właśnie, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś tak po prostu, mówię, tak sobie oczyści i tak zostawi, no to zostaje pusta przestrzeń i tu mamy znowu uniwersalne prawa przyrody i tam się z powrotem to ładuje i tak samo jak jest tak symbolicznie można powiedzieć niewyczyszczona matryca, to po prostu to się odbuduje dosłownie za chwilę, bo ma podstawy do tego. Także tutaj trzeba coś zrobić więcej i tak właśnie mówisz, naprawić to te... Nieciągłości, tak? Ty tak, już tak, użyję tak, nazewnictwa tak. Z hiperfizyki, która bardzo cenię. Tak, i to się okazuje, że wcale nie jest takie proste, bo przy takich potężnych nieciągłościach, to znaczy nieciągłościach na wielu poziomach, bo co innego to jest jakaś tam nieciągłość, no jakieś wydarzenie było, coś się tam, jakiś fraktalik zerwał, I powstała nieciągłość, ale są takie nieciągłości, które są na wszystkich poziomach, aż do strefy nulifikacji włącznie, czyli do tej głębokiej przestrzeni. No i tutaj już zaczynają się bardziej skomplikowane rzeczy i tego się nie da tak szybko zrobić. I tutaj mi się jeszcze, no mówię, to już mi się kilka kwestii kojarzy, ale... To jest, że tutaj już mówimy o czymś bardziej zaawansowanym, ale jeszcze wróćmy do takiego banału, ja mówię banału, w sensie w momencie, kiedy mamy rozstrojone czakry,
to już tak niesamowicie wpływa na organizm, że na przykład też u mnie w kartach, no bo ja mam różne narzędzia diagnostyczne i właśnie tak jest czasem, ktoś by chciał karty, no ja tak patrzę, no jak ja je nie rozłożę, to niestety ta przestrzeń tutaj no, odzwierciedli takie mało ciekawe rzeczy i no też takie eksperymenty robiłam, że rozkładałam powiedzmy, potem się wyczyściło to pole. I zupełnie inny układ kart się, że tak powiem, pokazał, no bo to jest kwestia taka, że po prostu my wpływamy cały czas, rezonujemy i w tym wypadku, jeżeli my tu jesteśmy korekt, to ty to wiesz, ja to mówię jeszcze dla naszych widzów, no to się to automatycznie przekłada na nasze życie i to we wszystkich sferach. To jest nieprawdopodobna tutaj korelacja. Tak, to jest cały czas sprzężenie zwrotne. Cały czas jest ten cykl się odbywa. Nigdy nie ma konstans, nigdy to nie stoi. Jak tylko coś zmienimy w sobie, to się od razu wszystko leci po kolei. I dlatego mówię, że to już teraz są inne energie, ale o tym będziemy mówić jeszcze kiedyś indziej, że to, co jest takie uwarunkowane, tak, to jest ta przyszłość, taka niepodważalna, to nie, bo jeżeli my tutaj zrobimy rewolucję, renowację, tak, no to się automatycznie zmienia. Tak, tak, tak. Nie jest tak, że przyszłość jest zdeterminowana. Tak na dawno. To jest osobny temat i taki dość długi. Też pogadamy, bo to jest też ważne. To jest też bardzo ważne. No. To jest taka nadzieja, że po prostu, żeby ktoś się nie fiksował, że ojejku, tak mi tam coś wyszło, to ja już mam do końca życia tam coś, prawda? A to nie jest tak wcale. Mamy teraz większy wpływ, ale o tym też będziemy. Tak, tak. To jest naprawdę też spory temat i dosyć ważny. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, jak to jest z tym naprawianiem tych głębszych rzeczy. Jak to się widzi, bo o tym mówimy, tak, jak to się to widzi. To jest pasjonujące i właśnie po tym możemy stwierdzić, że to tak działa po prostu. No jeszcze też trzeba tutaj sprostowanie dać, że każdy widzi inaczej. To prawda, chociaż muszę przyznać, że te osoby, różne osoby, które obserwowały na przykład moją pracę z kamertonami, to jest to nasze narzędzie, o którym myśmy już kiedyś wspominali. Tutaj na przykład mamy kamerton, to jest kamerton i tu mamy inny kamerton, oczywiście one są różne i najróżniejsze. No to na przykład działanie tym kamertonem, czy tam każdym innym, to są takie jakby, widać to w formie takich pasm, które właśnie te jakby oplatają takich wstążek. Zresztą podobnie też jest widziana moja praca na przykład, kiedy wykorzystuję olejki eteryczne. Czyli krótko mówiąc, wszystkie wibracje, wszystkie częstotliwości są widziane w formie takich ciągów informacyjnych. Ciągów, proszę, hiperfizyka się kłania. Tak. Czyli to działa, po prostu. Tak, to działa, tylko to działa na przestrzeni egzystencjalną. A teraz jak się robi coś na przestrzeni głębszej, jak się robi coś na przestrzeni głębszej, to już jest inaczej. Tam, gdzie działa się czynnikami kosmicznymi, no tak, i jeszcze się sięga do najwyższych poziomów tych siatek świadomości. I ktoś by powiedział znowu kwantowo, ja tutaj nic nie mówię, także wracamy do tematu hiperfizyka. Bo to jest tak, bo to trzeba wyżej, to nie jest tak po prostu tu i teraz. Tak. I tam się już nie widzi, tylko się wie. Tak. Ale tu poruszasz bo inną tam kwestię. Tam nie ma czego oglądać. Bo tu mówimy o jasnowidzeniu cały czas, a ty teraz mówisz o jasnosłyszeniu. A jeszcze nie zapominajmy o jasnoodczuwaniu. Przepraszam, jasnowiedzeniu. Jasnowiedzeniu. Wiedzeniu, tak. Tak, bo ani słyszenia tam nie ma, ani znaczy, widzenia. Znaczy, tam nie, ale przyznaję, że tu też mam czasem w tej pierwotnej wersji. Nie, tam się po prostu wie. To jest ta głębia świadomości. Bo tam nie ma czego oglądać. To jest poza przestrzenią egzystencjalną i tam już nie ma żadnych obrazów, ani żadnych form. Można jedynie dostać informację w postaci obrazu, ale to już jest funkcja naszego umysłu, to, że to jest obraz. I jasnowidzenie. Ja tak się czepiam teraz nomenklaturę, ale mniej więcej, żeby tutaj no, wytłumaczyć. Jasnowidzenie. Tak nie do końca bym się z tym zgodziła, wiesz, bo... No to jak nazwać w sumie, no bo nie ma tak naprawdę nazwy na to, co my widzimy i robimy.
No tak można powiedzieć. To by trzeba było wymyślić piątą formę jakąś nazewnictwa. No na to. trzeba by. No Trzeba bo by. faktycznie to się nie klasyfikuje do tego, no bo nie ma nazewnictwa na to. Widzenie to jest widzenie, a no to jest to raczej jest wiedzenie, wiesz? No. No w pewnym sensie, no ale jednak się obraz pokazuje. No ale no masz rację. No, to ale może ten być, obraz jest skorelowany z tak, myślą. To jest tak jak obraz na ekranie telewizora czy komputera, który w komputerze nie ma tego obrazu. On dopiero jest przetransponowany, tak, przez program i on się nam pokazuje jako obraz, ale sam komputer tego obrazu w sobie nie ma. On dopiero się tworzy na ekranie, tak jak się tworzy w naszym umyśle. Nawet nie powiem mózgu, bo się tworzy na przestrzeni. Tak, w końcu to do mózgu musi dojść. Tak, projektor. Gdzieś. Ale ja też nie do końca się zgadzam z tym, że to się musi wyświetlać w mózgu. To jest jeszcze inna droga. Znaczy, to tak i tak za każdym razem to wygląda trochę inaczej. Nie ma powtarzalności. Są zawsze jakieś elementy spójne, zbieżne, można to tak ująć, ale bardzo trudny problem poruszamy i może dlatego tak tutaj z tym nazewnictwem wychodzi i nazwać coś, co tak naprawdę... Czego nie ma. Bo w naszym pojęciu to tego nie ma. Ale jest mierzalne. Mierzalne, ponieważ też jak różnymi tymi przyrządami wykonywałam pracę, to też te, można powiedzieć, maszyny, urządzenia, które są w stanie zbadać biopole, wyczuwały zmianę i pokazywały, że jest zmiana tego pola. No bo my jesteśmy przestrzenią. Wibracją. Tak. My jesteśmy niczym innym, tylko jesteśmy przestrzenią. A wibracje to już jest pochodna tej przestrzeni, która się stopniowo koncentruje, aż w końcu wytwarza nasze ciało. I też jest ciekawe to pojęcie właśnie tych pól morficznych. Miałaś wspaniałe wywiady też z panią Dianą, tak, na ten temat. No, to jest niesamowite. No, bo to sobie trzeba tak wyobrazić, że my się rozkładamy po przestrzeni, my jesteśmy cząsteczką. Emanacją przestrzeni i koncentracją przestrzeni. Więc wszystko, co się zadziewa poza naszym ciałem, to się i tak w ciele objawi w końcu. No niestety w postaci bólu, bo jesteśmy gdzie jesteśmy najczęściej. Ale też nie zawsze, bo tak właśnie sobie uświadomiłam, że też przecież w czasie zabiegu bardzo często ktoś czuje ciepło, czuje zimno, czuje jakieś przyjemne mrowienie, tak. Albo też taki po prostu błogi spokój. Także to jest tak wszystko rozbieżne i indywidualne, że nie ma też jednej sztampy, no ale każdy z nas jest inny, więc tutaj... No odczucia zależą od osobistej sensytywności tego, na I którym się to robi. I też terapeuty w sumie, tak, bo... No też, no. Zależy, z jakich poziomów się też, też przekazuje te częstotliwości. Im niższa częstotliwość, tym mocniej się to odczuwa. Tych bardzo delikatnych, wysokich częstotliwości, właściwie to one nie są delikatne, no. Tylko że ciało nie ma możliwości ich odbioru. To tego się nie odczuwa. Jeszcze zależy, gdzie to idzie. I to jest też tak, że czasem ktoś mówi, ale nic się nie dzieje. A nic się nie dzieje, nic nie czuję. A potem tydzień później, kurczę, to czy tamto się zmieniło. I tu widzę różnicę, czy tam widzę różnicę. Także wszystko jest indywidualne. Tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć o tym działaniu na tej głębokiej przestrzeni. Jak to się widzi, to znaczy nie wiem, jak tam inni widzą, jak ja to widzę, to... No właśnie, jest jeszcze tak, że ja tego nie wymyślam. Właśnie. Ja widzę problem i nie usiłuję tego, jak mówię swoim głupim rozumkiem Joanny, rozwiązać. Że tak powiem, powołuję do tego siły wyższe i wówczas ja to obserwuję, co się dzieje. Jestem tylko przekaźnikiem i obserwuję, co się dzieje, a się dzieją rzeczy najróżniejsze. Opowiadaj. Można powiedzieć, że każdy zabieg jest inny. Jakieś takie ruchy na przestrzeni,
te ciągi wchodzą, wyciągają coś, wciągają, oplatają, kolory się zmieniają. Tak, kolory też. No, no, no przenikają, no, no takie rzeczy. Szał ciał. No, tak, tak, tak. Także, no, a ja tylko tak siedzę i patrzę. No. Co tam się i tak dzieje. Jak właśnie mówisz, że właśnie to mówię, takie racjonalizowanie, tego się nie da racjonalizować. I też jak ja prowadzę sesję, to ja po prostu wychodzę jakby poza umysł i po prostu skupiam się na tym, co schodzi. Bo jak ja bym w trakcie zaczęła racjonalizować, to no to by było, bałagan by się zrobił po prostu. Ja po prostu przyjmuję, co jest, mówię, co jest, robię, co tam mam nakazane jakby robić, mówię tak ogólnie. No i przede wszystkim post factum dopiero analizuję, ale na pewno nie wcześniej. Ale to już też tak analizuję z czystej ciekawości. No, czasami jest tak, że ja, że tak powiem, tym siłom pomagam, ale to, że tak powiem, dostaję taką informację. A teraz rób to, a teraz rób no tamto. No to właśnie ja mam to jasno słyszenie. Na przykład wyemitować jakiś czynnik kosmiczny. Czy weryfikację, to bardzo często, no tak jakby weryfikacja należała czysto do mnie. Natomiast to, co się tam zadziewa, no to to już jest... No to jest poza nami, my po prostu tak. Jakby aktywujemy pewne procesy, jesteśmy jakimś rodzajem katalizatora, który po prostu dzięki, jak to się mówi, tej energii kosmicznej, temu wspomaganiu i chęci też osoby, bo to jest też czasem tak, że no ktoś jakby nie współpracuje w jakimś tam sensie, ale to jest też osobna kwestia. No i po prostu to się dzieje i to jak jest przyzwolenie, to się dzieje bardzo dużo, ale z reguły jak ktoś do nas trafia, no to jest to przyzwolenie. No na niektóre rzeczy tak czowak nie ma, bo ja tam wpadam na jakieś pomysły, że o, to by się przydało zrobić. Nie, nie, nie. Nie dziś. Nie, nie, nie. Ale powiedzmy, potem się coś układa, bo to jest też tak, że nie od razu faktycznie pewne kwestie da się zrobić i powiedzmy tam mija tydzień, dwa, no to wszystko zależy też jak ktoś, jak ciało czyjeś przyjmuje. No i wtedy faktycznie, ale jest ciekawe, że też czasem właśnie, bo tak jak mówisz, że się tam czasem nie zastanawiasz, tylko tam innego słowa użyłaś. I ja w tym kontekście właśnie pomyślałam, że ja też, jeżeli czegoś nie czuję, nie widzę, to nie będę wymyślać, bo mi to nie schodzi, więc z jakiegoś powodu tego nie widzę, więc widocznie to nie jest potrzebne w tym momencie. Przestrzeń jest tak skomplikowana w gruncie rzeczy i tam są takie rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia, nawet hiperfizyka nie ma zielonego pojęcia. No i trudno to wymyślać. Co ja mam wymyślać? Na bazie tego, tej mojej skromnej wiedzy, którą mam, to samo się tam ale układa. Ale to by zaburzyło proces, bo poszłybyśmy gdzieś tam w innym kierunku i... A przecież i tak schodzi tak dużo najważniejszych informacji, które już tutaj warunkują pozytyw sesji, więc... No ja bym chciała tutaj powiedzieć to, że to są skomplikowane procesy, o których właśnie my nie wiemy. My nie wiemy, jakie tam są zależności, bo to jest no poza w ogóle naszą możliwością poznania. I wymądrzanie się, a teraz to, a teraz tam, no na podstawie tylko tego, co ja wiem, no to jest trochę mało. Po prostu nie? Trochę śmieszne chociaż to jest. W sumie przecież nawet jak popatrzymy na twoją książkę Hiperfizyka, to tam jest dużo rzeczy wspaniale wytłumaczonych i w ogóle, a tutaj z drugiej strony ciągle nam czegoś brakuje do wyjaśnienia, ale to jest... No to jest, mówię, wszystko poza nami. Tak, a to jest wszystko nic. Nawet jeżeli ja wiem to, że jest to, że jest tamto, tu trzeba to zastosować, tu trzeba to, ale proporcji na przykład, ja sobie umysłem nie wymyślę. To musi przestrzeń zrobić. Mówię, ukonstytuować na przestrzeni. No, niektórych rzeczy nie można robić. Tak, no właśnie. Bo z jakich powodów? Bo nie ma kompetencji. Mogę ja nie mieć kompetencji, może klient nie mieć kompetencji, może być tak, że mi się nie wolno w to wtrącać, że nikt się nie może wtrącać, że są takie, jest taka sytuacja na strefie nulifikacji, że
no, że ten ktoś ma taką karmę na przykład, że on to musi przeżyć, a jak ja mu coś zrobię, to ja mu to doświadczenie zniszczę. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, a ktoś może powiedzieć, a to pani mi tego nie zrobi, to pani nie umie, albo pani coś tam, bo też tam, no a na szczęście nie do mnie, tak, ale też się tak czasem gdzieś tam zdarza. No a tutaj chodzi o coś znacznie więcej i tak jak mówię, nie ma przyzwolenia, wtedy mówię, dobra, nie ma przyzwolenia wglądu, czy nie ma przyzwolenia w tym względzie, albo widzę, że mogę pomóc tylko na 50% z jakiegoś powodu, tak, ale ja to mówię wtedy. I to wcale nie znaczy, że ten ktoś jest tam na coś skazany, czy ten ktoś jest no właśnie. Jakiś nie... nie... Bo to może być nie tego dnia, a może właśnie podwaliny tego pierwszego procesu, który na przykład z nim robisz, to tam się już pewna rzecz przepracuje, inna się odsłoni, będzie to przetasowanie, jak ja mówię, na przestrzeni tak, i automatycznie już tamta kwestia się może zmienić i już być zupełnie inaczej postrzegana. Musi, tak, musi się, trzeba najpierw zrobić coś, to musi się, że tak powiem, wgrać. Ułożyć. To musi zaczepić o inne rzeczy i dopiero jak się zrobi nowa struktura, to dopiero można robić następne. Nie można zrujnować struktury od razu. No tak, no zdejmimy rusztowanie, no a, tak. A za przeproszeniem tu jeszcze fundamenty nie są tak. Dość mocno. Trzeba wyciągać cegiełkę po cegiełce. I też od no właściwej strony. I to trochę trwa. I to trochę trwa. To nie jest tak, że pstryk i już. A zważając uwagę na to, jeszcze jaką mamy złożoność, już nie powiem, że osobowości, ale tego wszystkiego, co mamy na przestrzeni, no to nic dziwnego, że wychodzą coraz ciekawsze rzeczy na tych sesjach. No. Ja czasami mówię, że no niestety, ale z żaby księżniczki nie zrobię. Przynajmniej za jednym zamachem. No, ale wiem, wszystko gdzieś tam. Żaba w księżniczkę się może zamienić w drodze ewolucji. Nie ma rzeczy niemożliwych gdzieś tam. Dyskutowałabym z tym, no ale... No, no ciekawy dobrze. Temat, mocny. No, no, tak. Jeszcze jakbyśmy ruszyły tych kilka pobocznych, ale to już zostawiamy, bo to jest to, co najważniejsze. No nie będziemy tutaj, wiesz, gadać godzinami. No dobrze, to chyba... Wszystko. Chyba wszystko, no. Ponieważ nie da się opowiedzieć, co tam się dzieje, bo tam nie ma filmu wyświetlanego, nie ma obrazu, więc nie ma o czym mówić. Ale to jest też fajnie, powiem tylko, że czasem właśnie ktoś jest w stanie, czasem właśnie ktoś widzi, potem mówi, że każda sesja wygląda inaczej i czasem może być tak, że na przykład zdarzyło się tak na przykład, że ja nie widziałam, a klient widział, ale ja czułam, że to, co on widzi, no to jest prawda. A też był no, skrajny przykład. Ale o to chodzi, żeby klient to zobaczył. No to jest najfajniej. No, to tak. Jest najfajniej. No. To, że ty to zobaczysz, no to co z tego? On ma to zobaczyć, bo to jest jego. I on ma za pomocą tego, tej wizji, czy tej ale najwygodniej informacji. Jest, jak oboje widzimy i w tym momencie można sobie tutaj... No dobrze, Agnieszko, to chyba wystarczy. Tak, dziękuję. Dziękuję pani, Państwu. Dziękuję Państwu również.